Ja mam takie pytanie, bo od 1 maja na terenie naszego miasta jest realizowana usługa komunikacji miejskiej i firma, która wykonuje tą usługę, no nie wiem, czy należycie wykonuje to zadanie. Jest to jakby opinia mieszkańców, którzy korzystają z usług komunikacji miejskiej. W przetargu, tak jak sprawdziłem, jak to wygląda, co zostało zaoferowane, mają jeździć pojazdy klimatyzowane, 3 autobusy, rok produkcji 23-24 rok i 2 autobusy, rok produkcji 2019 lub starszy. Z tego, co mieszkańcy mi przekazali, poprosili, żebym ten temat poruszył, te autobusy, nie wiadomo, czy mają tą klimatyzację, ale jeżdżą z otwartymi oknami. Jest, no, dzisiaj już jest cieplej, tak? Ale to było w poprzednich dniach, tygodniach, gdzie było ciepło, a nie była włączona ta klimatyzacja w tym jednym, drugim, trzecim pojeździe. I z tego, co też się dowiedziałem, wykonawca tej usługi zobowiązał się, że będą jeździły autobusy o numerach rejestracyjnych. Nie będę przekładał teraz, przepraszam, ale po mojej weryfikacji wiem, że tych autobusów nie ma na terenie Sokółki. One nie poruszają się. Baza, gdzie mają być te autobusy, gdzie ich postój tych autobusów jest poza miejscem świadczenia usługi, jest na ulicy Przemysłowej. Oczywiście tam trzy autobusy są stawiane po usłudze, a jeden stoi pod Briko, drugi stoi pod basenem, trzeci na ulicy Górnej. Więc czy to jest prawidłowo zgodnie z ofertą, która została złożona? Proszę o odpowiedź. Dziękuję, pan kierownik Stefanowicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, pan radny Daniel Supronik sformułował bardzo dużo zarzutów. Ja bym proponował ten zestaw zapisać. W tej chwili, przed kilkoma dniami, sygnały do nas niepokojące również płynęły, zostały wystawione upoważnienia do kontroli. Kontrolujemy, z wynikami kontroli zapoznamy Radę Miejską w Sokółce, a jeszcze raz prośba do pana, aby formalnie te zarzuty zostały sformułowane. Przydadzą się na pewno do weryfikacji podczas kontroli. Tak, w porządku, zostanie to złożone na piśmie. Dziękuję. Dziękuję, pan przewodniczący Tochwin, proszę. Ja mam, drodzy państwo, jedno pytanie, ale złożone z dwóch podpunktów zwiększenia środków pochodzących. Interesuje mnie kwestia, bo są zwiększone środki na obywateli Ukrainy. Jak wygląda ta sytuacja z tymi obywatelami? Czy ich liczba się w naszym mieście zwiększa? Czy ta po prostu pomoc jest w jakimś większym zakresie? Czy te środki są niewystarczające? Jak to wygląda na chwilę obecną? Dziękuję. Pani dyrektor, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Między innymi opieką i wsparciem obywateli Ukrainy po wybuchu wojny zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce. Ja tylko będę tak mówiła teraz, nie ukrywam, że z głowy, ponieważ nie byłam przygotowana na to pytanie. 17 czerwca złożyłam wniosek na 40, tak zwane 40+, czyli to jest utrzymanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przez osoby fizyczne. Ten wniosek opiewał na 5 osób na kwotę 5600 zł i zawierał miesiąc. Więc w tej chwili, z tego co wiemy, to mamy na utrzymaniu gminy, przepraszam, że tak powiem, i przepraszam za kolokwializm, 8 osób, czyli 8 obywateli Ukrainy. Wszystkie wnioski do tej pory zostały opłacone. Ostatnia lista płac poszła, szukam w pamięci, w poprzedni czwartek. To tyle, co mogę powiedzieć. Do tej pory mieliśmy o wiele więcej obywateli, którzy byli też na utrzymaniu i wyżywieniu gminy Sokółka. Teraz mamy 8 osób. Dziękuję bardzo. Czy
Kto z Państwa jeszcze chce zadać pytanie? W takim razie zamykam dyskusję.